Dziś przypada 46. rocznica legendarnego meczu na Wembley, gdzie Jan Tomaszewski zatrzymał Anglię. Biało-Czerwoni wywalczyli awans do, do finałów Mistrzostw Świata w Niemczech i tak naprawdę otworzyli złotą, złotą dekadę polskiego futbolu, zwieńczoną dwoma medalami w finałach Mistrzostw Świata. Tyle, że nie będę mówił o, nie będę analizował słynnego powiedzenia Jana Domarskiego, bohatera tego spotkania, o tym jak to piłka naszła, zeszła i weszła do bramki Petera Chiltona. Dzisiaj skoncentruję się na Polskim Związku Piłki Nożnej, nieopodal w hotelu Sheraton, jeszcze trwa walne zgromadzenie naszego związku, bogatego związku, który w roku 2018 miał rekordowe przychody w wysokości 240 milionów 600 tysięcy. Nic zatem dziwnego, że, że skoro za rok kończy się druga kadencja Zbigniewa Bońka i w świetle obowiązującego prawa nie będzie mógł się ubiegać obecny prezes o kadencję trzecią, nie brakuje chętnych na, na tę eksponowaną funkcję. Kto będzie startował? Na pewno ktoś z duetu, Marek Koźmiński, Maciej Sawicki, czyli spośród najbliższych współpracowników Zbigniewa Bońka. Kiedy jeszcze w czerwcu, w końcówce czerwca rozmawiałem z prominentnym działaczem, pracownikiem PZPN, nie było wątpliwości, że Zibi na maści Marka Koźmińskiego, zresztą tak miała stanowić umowa, Sprzed ośmiu lat, że e, srebrny medalista Igrzysk w e, Barcelonie, późniejszy e, uczestnik Mistrzostwa Świata w Azji, będzie naturalnym sukcesorem e, Zbigniewa Bońka. Czy, czy w ostatnich miesiącach coś się zmieniło? Bo w zależności od tego, gdzie się. Gdzie się ucho przykłada, e, można usłyszeć, że albo, albo będzie e, ekipa rządząca obecnie PZPN-grała na Kośmickiego albo na Sawickiego, więc pewnie ta kwestia e, zostanie dopiero rozstrzygnięta, ale na pewno e, stronnictwo Bońkowe e, nie omieszka wystawić swojego kandydata. Czy on będzie najmocniejszy? Pytanie. Pytanie oczywiście otwarte. Na pewno już nie kryje nawet chęci startu, ambicji dużych i, i szykowania się do, do boju o, o fotel prezesa PZPN-u. Szef Biały Białystok, Cezary Kulesa. Zdaje się, że to właśnie ten zaprawiony w bojach kuluarowych i wszelkich innych By, były, były piłkarz rozbił ekipę, która w pewnym momencie chciała, ekipę baronów, która w pewnym momencie chciała nabyć katowicki sport. Tam było, było sześciu regionalnych baronów, ponad 50 szabel na zjeździe. Wyglądało to wszystko bardzo logicznie. Tyle tylko, że nie zostało sfinalizowane. Prawdopodobnie też dlatego, że jak można usłyszeć, baron Katowicki, czyli de facto ten, wokół którego cała ta grupa była, była tworzona, ma popierać właśnie kulesze. Z kolei z Gdańska. Dobiegają z bardzo poważnych źródeł sygnały, że Radosław Michalski jednak stanie w szranki z Cezarem Kuleszą. Długo obaj, obaj byli piłkarze, chociaż oczywiście Michalski zaszedł wyżej, dwukrotnie w barwach polskich klubów Legii Widzewa wystąpił. W fazie grupowej Ligi Mistrzów. Długo wydawało się, że, że będą budowali koalicję, ale ostatecznie okazało się, że Krzysztof Malinowski, szef Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, ceniony w środowisku piłkarskim prawnik od wielu, wielu lat, namówił Michalskiego, żeby, żeby to on wystartował. A, a skoro to. Malinowski stoi za, za kandydaturą człowieka nazywanego w czasach kariery kruchym. To, to on na pewno będzie wiedział, jak te kampanie poprowadzić, jak zagrać za kulisami. To, to jest człowiek, który jest obecny i w strukturach związku, i w środowisku. Naprawdę kilka ładnych dekad, przeżył kilku prezesów, wie, jak smakuje wyborczy chleb i na pewno ma też wszelkie dane ku temu, żeby być rozgrywającym co najmniej na miarę Kazimierza grenia, A Kazimierz Greń to był człowiek, który rozdawał karty zarówno przy wyborze, Przypomnę tylko przy, przy wyborze Grzegorza laty, jak i przy, przy wyborze Zbigniewa Bońka na, na pierwszą kadencję. To jakby środowisko piłkarskie wygenerowało do tej pory, a przypomnę, że wybory mają się odbyć. Za nieco ponad rok, dokładnie 26 października 2020 roku, tak przynajmniej jeszcze 12 miesięcy temu, temu, mówił mi Zbigniew Boniek. Natomiast, jeżeli człowiek mocniej, jeżeli mocniej się przyłoży ucho, to można zasłyszeć też rewelacyjną informację, absolutnego newsa, mianowicie. Też z Gdańska napłynęła informacja, że otoczenie koledzy, przyjaciele, ludzie, którzy chodzili na lechie z obecnym prezesem telewizji publicznej Jackiem Kurskim, namawiają tego polityka de facto. Na ubieganie się o stanowisko prezesa PZPN, jakby polityka czy politycy, nie byłby to pierwszy polityk, który byłby zainteresowany tą funkcją, tym stanowiskiem. Ryszard Czarnecki ubiegał się bez, bez powodzenia o fotel prezesa PZPN-u, ale biorąc pod uwagę Rozmach, jak działa Jacek Kurski, no to gdyby rzeczywiście potwierdziły się te, te, te rewelacje, gdyby potwierdziły się te informacje, to wydaje się, że miałby, miałby większe szanse. Oczywiście będziemy badać te kwestie i dzielić się z Wami informacjami na ten temat na kanale Gadamy.